pierwszej kolejności, jak mówiłam, praca magisterska, został obroniony dyplom, w tym momencie bardzo szybkie pakowanie, wylotowanie z Ueli. Tam ponad 3 tygodnie przygotowywania uczniówka była przygotowana do przepływowie, a w tym momencie dołożyliśmy trochę sprzętu, tak by była to bezpieczna żegluga jednoosobowa. I 27 było wszystko gotowe, koło południa ruszyliśmy pierwszy odcinek do Panamy, dosyć ciężki. Tam się też było parę problemów i w tym momencie zauważyłam, że co Cię nie zabije, to Cię umocni i można płynąć dalej już na pewno. Co to było takiego? Jak coś wydarzyło? Między innymi bomb spadł na pokład, między innymi bardzo dużo na kierunku gdzieś tam się rwało, zahaczało, z silnikiem były problemy. Ciężka pogoda, prawdę mówiąc, zauważyłam tak naprawdę, że nie mogłam gotować, bo nigdy nie próbowałam. I parę innych drobiazgów. Tak wygląda codzienność, takie problemy i zmaganie się z wszelkimi przeciwdziałami ze sprzętem. I codziennie się zmagałam, ale codziennie o niego dbałam. I taki jest układ między łódką a człowiekiem, że trzeba o nią dbać, a ona będzie nas wozić. I codziennie trzeba wszystko obejrzeć, zadbać taki lunek, wszystkie śrubki dokręcić. To jest cały czas próg, to nie jest tak, że nie jest tylko stabilna konstrukcja. Mówiła Pani, wyruszyłyśmy, czy chodziło o ja i łódka, czy ktoś towarzyszył jednak tej samotnej podróży? W momencie wypłynięcia z Wenezueli wyruszyły dwie łódki. Wyruszyła Asia Bękowska, obecna zresztą, na Mantrze Ani. Asi. Ja wypłynęłam na Mantrze Ani. Ja z sportu tylko tej samej chwili dwie łódki. Ale obie miały zaplanowane takie. Ale jak Asia płynęła ciebie non-stop, 198 dni, ja płynęłam 358. Miałam bardzo dużo przystanków po drodze i bardzo się cieszę, bo wiele zwiedziłam. Co było najciekawsze, co pewnie jest? Właściwie każdy port był zaplanowany, celowy. 2-3 tygodnie musiałam płynąć, pracować, żeby tam się znaleźć i zasłużyłam, żeby chodzić po tej ziemi. Najpiękniejsze miejsca to na pewno Tonga, Galapagos, Południowa Afryka też jest miejscem nieodkrytym i bardzo pięknym. Jak się zachować w takich miejscach zupełnie obcych? Nie bała się Pani, że proszę. Czułam strach jak ja, nic więcej nie mogłam poradzić. I raczej strach, na strach to nie ma miejsca. Mantra się pojawiła, ona płynęła Mantra Ania. Mantra Ania miała 8 metrów. Jak na 8,5-metrowej jachcie jest to bardzo dobrze przygotowany oceaniczny statek. Mam bardzo dużą autonomiczność poprzez zbiorniki wody, paliwa i bardzo była wygodna. Z wiatrem. Bardzo szybki jest to jak na ten rozmiar i siły postępujące przy tym powierzchni żaglowania są raz, żeby kobietka sobie mogła poradzić. Więc była to przyjemna, taka bardzo relaksująca żegluga. Właśnie kobietka mogła sobie poradzić. Taki girl power Pani zademonstrowała. To jest trudne zadanie dla kobiety, trudniejsze niż dla mężczyzn. Myślę, że znacznie łatwiejsze tak naprawdę. No już to są nerwowe stworzenia stycznia. Więc są bardziej konsekwentne, mają lepsze charaktery i co więcej, jak się dopływa do portu i widzą takie pojedynczą blondynkę, co ty tu dziewczynko właściwie robisz, to ja właśnie nie mam dużo do robienia, bo jest bardzo dużo chętnych do naprawiania mojego statku. Rzeczywiście, pewnie łatwo było znaleźć chętnych, którzy pomogą pięknie Polsce, bo wiadomo, Polsce najlepiej. Tak też tak uważają i pytają, czy wszystkie takie w Polsce. Ja mówię, że oczywiście, to już bardzo dużo chętnych na przyjazdy. Proszę, 25 tysięcy nie działam. Ile dokładnie pokonała Pani trasy? Jak to wyglądało, etapy jak przebiegały? Etapów było 14, teraz się doliczymy. Pierwszy był z Wenezueli do Panamy, 8-dniowy. Później czekałam ponad miesiąc na przejście kanału panamskiego. Następnie z Panamy na Galapagos, to już drugi etap. Z Puerto Arroyo na Galapagos najdłuższy etap podróż ponad 3000 mil na Polinezję Francuską. Z Nuku na Bora Bora, jedna z najpiękniejszych atoli na świecie. Z Bora Bora na Papau, czyli północny archipelag Tonga, w okolice na Jaffe, to jest bardzo, bardzo piękne miejsce, piękne rafy i godne polecenia. Stamtąd na Vanuatu, po drodze zaczął mi się maszt ruszać i na Vanuatu utknęłam na ponad miesiąc, czekając na części, naprawy, spawania itd. Z Vanuatu 3 tygodnie do Darwin, na terytorium północnym Australii. Tam tylko 3 dni, trzeba było złożyć połamaną rękę i płynąć dalej na Cocos Killing. Tam też 3 dni, szybka urodzinowa impreza. Na Mauritius, tam poznałam bardzo wielu Polaków, właściwie od 10 miesięcy pierwszy raz miałam okazję dłużej porozmawiać po polsku, to tam też utknęłam, kukując we wrakach, w ogóle jeżdżąc konno, zwiedzając dla wszystko, co można robić na Mauritiusie. No i później Durban,
Port Elizabeth, Cape Town i sam powiem, że został tylko Atlantyk. W Cape Town siedziałam w parcie, siedziałam aż miał sponsor pogodził, żeby już się wreszcie ruszyć, bo cyklony idą. Tak pięknie? Nie, bo tak stwierdziłam, że taki jeden mały Atlantyk to szkoda kończyć. Nie chciałam się ruszać, ale pływałam przez Świętą Helenę, tam krótki postój miał zupełnie paliwa i naprawy wanty, potem do Brazylii, do Fortalezy, tam też bardzo krótko. No i do Brazylii ostatni odcinek. Do Wenezueli. Do Wenezueli ostatni odcinek oczywiście. Złamana ręka czy coś jeszcze niebezpiecznego? Drobiazgi, jakieś tam wygnięte kości w ogóle, gorączki, zatrucia pokarmowe, woda z bakteriami, inne świństwa. A tak to nic. Takie nic, prawda, jak na taką twardą kobietę. A nudziło się pani, proszę tak szczerze przed nią. Nie, to chyba wynika z charakteru, że człowiek się albo nudzi ze sobą, albo nie. Bo kocha pani można. Tak, to jest zajęcie samo w sobie, móc żeglować, a do tego miałam jeszcze bardzo dużo dodatkowych atrakcji, żeby się czymś zająć, coś stworzyć jeszcze, więc miałam co robić. Nauka języka była? Tak, uczyłam się hiszpańskiego, który się przydawał. No i tak, to wszystko co było do nauczenia, na przykład o tym moim kochanym silniku i elektronice, której nie cierpię na dół. Ale podążał za panią zespół fachowców, specjalistów staw, który pomagał. Nieprawda. Nie? Nie. To jak to wyglądało? Jak przebiegały wszystkie naprawy? Radziła sobie pani ze wszystkim sama? No z reguły najpierw się zdenerwowałam troszeczkę, tak mówię, o cóż, jak my to utknęliśmy. Potem próbowałam znaleźć jakieś rozwiązanie, wszystkie książki silnika techniczne, części zapasowe, narzędzia miałam na domówce, więc trzeba by to budować. Może bardzo wiele rzeczy nie wiedziałam wcześniej, ale czego nie zepsujesz, to się nie nauczysz naprawiać, więc się nauczyłam. I teraz kolejne cele? Tak, z całą pewnością to się nie skończy tak. Już tęsknię za wodą. Właściwie jak wyjęłam mantrę z morza, postawiłam ją na placu, na sezon huraganów stoi sobie bezpiecznie w Baja Redonda, to już się zrobiło smutno, jak się utkaliki. Ale można powiedzieć, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej? No jeszcze w domu nie byłam, ale na pewno jest bardzo dobrze. Super, bardzo dziękuję i gratuluję jeszcze raz. Dziękuję uprzejmie. Ja mam takie osmażenie w obiektu. Co to znaczy znosi się? Jak ktoś nie lubi samotności, to już się nie zniesie. Nie wiedziałam. Zawsze pracowałam jako instruktor żeglarstwa. Tym palcem wytrzymałam to, co ma robić. I nagle musiałam wszystko sama robić rękami. Tak troszeczkę ciężko się zrobiło. Ale to bardzo przyjemne, jest satysfakcjonujące. Chęć sprawdzenia samej siebie, czy udowodnienia czegoś komuś? Ja bym to nie mieszała takiej ambicjonalnej rzeczy do tego. To jest przyjemność sama w sobie pożeglować. Więc to oczywiście się sprawdza i siebie, i łódkę, i warunki pogodowe, i czy tak naprawdę ta ziemia jest okrągła, że jest, kiedy się cieszę. Ja poproszę o spojrzenie do biegu. Zrobię 10 sekund. Dobra. Troszeczkę w lewo. Jakiś się. Na to biało. Jestem. Ja wiem, ale tak byś była tu, a to ścięgno jeszcze się nie zrosło, więc coś trzeba będzie zrobić. Coś. Mamy je, co?